Niekorzystne zmiany dla obwodnicy Suwałk pojawiły się w rządowym dokumencie implementacyjnym do strategii rozwoju transportu. Wcześniej ministerialne plany rozgraniczały budowę obwodnicy i drogi z Suwałk do granicy z Litwą. Teraz obie pozycje znajdują się pod jednym zapisem. Ponadto we wcześniejszej wersji dokumentu przetarg na budowę obwodnicy Suwałk miał być ogłoszony w trzecim kwartale 2014 roku, a zakończenie prac przewidywano w 2016 roku. W nowym dokumencie jest inaczej. Nowy harmonogram zakłada zakończenie budowy w trzecim kwartale 2017 roku. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, zapowiada, że będzie sprawę wyjaśniał. W stosunku do naszej obwodnicy planowany jest przetarg trzeci kwartał 2014 rok, czyli w stosunku do tego pierwotnego dokumentu się nic nie zmienia. Natomiast zakończenie budowy, tam było końcówka 2016, tu jest trzeci kwartał 2017 rok. Raptem jest wydłużenie o trzy kwartały tego okresu realizacji. To też trzeba będzie wyjaśnić. Niemniej włodarz z optymizmem podchodzi do sprawy budowy drogi i jest przekonany, że do 2020 roku obwodnica powstanie. Jeszcze nigdy tak blisko ta obwodnica nie była w tych minionych 30 latach jak teraz i chyba ona będzie. A wręcz jestem przekonany, że ona będzie. Tylko kwestia właśnie czasu. Nie? W którym roku się rozpocznie, w którym się skończy, ale do 2020 roku to nie ma siły, żeby tej obwodnicy nie było. Nie?